Cześć, tu mówi Maniak. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zmienili się aktorzy filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, to zapraszam do oglądania. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, to film komediowy z 1978 roku, zrealizowany przez zespół filmowy Pryzmat w reżyserii Stanisława Barei, do którego scenariusz przygotował Bareja wraz ze Stanisławem Tymem. Głównym bohaterem filmu jest dyrektor Tadeusz Krzakowski, w tej roli Krzysztof Kowalewski, który w początkowych scenach filmu jedzie ze służbową delegacją do Paryża. W ambasadzie poznaje atrakcyjną Danusię, graną przez Ewę Ziętek, z którą nawiązuje romans. Po kilku miesiącach Danusia składa wizytę Krzakowskiemu, aby mu oznajmić, że jest nim w ciąży. Szybko okazuje się, że dziewczyna jest córką partyjnego prominenta. Małżeństwo z nią stworzyłoby Krzakowskiemu szansę na poprawę jego urzędniczej pozycji. Wcześniej jednak musi rozwieść się z żoną, dlatego organizuje intrygę, dzięki której mógłby udowodnić jej zdradę. Zdjęcia do filmu zaczęto kręcić w czerwcu 1977 roku, a w lipcu były już gotowe prawie wszystkie ujęcia, które sfilmowano w kraju. W sierpniu kręcono sceny w Paryżu i na Węgrzech. Odpowiadający za zdjęcia Jan Laskowski zwerbował do pracy w charakterze operatora kamery Wojciecha Jastrzębowskiego. Zainteresowany był jego techniką robienia zdjęć z pozycji lotniarza, z kamerą zainstalowaną na plecach. Jak wspominał Jastrzębowski, Tym wykonał specyficzny test siłowy, aby sprawdzić, czy będzie on w stanie kręcić film z ręki. Stanisław Tym przez 2 dni zastępował Barejem, debiutując jako reżyser. Odpowiadał za realizację kilku gagów. Lokalizacje do filmu wybrane były przez Bareję, który w tym celu wykonywał w Warszawie spacery rowerowe. Na plenery wybrane zostały dzielnice i osiedla Powiśle, Praga, Mokotów i Ursynów. Sceny w filmowym przedsiębiorstwie Polpim kręcone były w kombinacie z REM. W wyniku cenzury z filmu wycięto 7 scen, przez co stał się krótszy o 10 minut. Ponadto kilkanaście ujęć skrócono lub przemontowano. W wyniku tego wiele scen straciło ironiczny w zamierzeniu przekaz. Wycięto m.in. scenę malowania przez robotników sloganu "Polak potrafi wszystko". W komedii brakuje też ujętych w scenariuszu epizodów milicjantów salutujących łamiącemu przepisy kierowcy jadącemu w samochodzie dygnitarza, aluzji do podburzania robotników, ironii z oficjalnych haseł, propagandy dotyczących jakości gospodarki. Mimo to w filmie pozostało wiele scen, w których widoczne hasła na transparentach ujęte są w kontraście do zachowań bohaterów. Ponieważ w filmie skrócono wiele scen i przez to straciły one ironiczną wymowę, w recenzjach potraktowany był on jako przedstawiający płaskie poczucie humoru. Przy pracy nad scenariuszem Bareja po odrzuceniu przygotowywanego wraz z Jackiem Federowiczem projektu komedii Trójka do bicia, powrócił do wcześniejszego ich pomysłu również niezrealizowanego dzieła Tor przeszkód, ponieważ Federowicz był zniechęcony kolejnymi niepowodzeniami związanymi z odrzucaniem jego i Barei pomysłów. Do pracy nad scenariuszem Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, włączony został Stanisław Tym. Z Toru przeszkód wzięty został pomysł dominującej osi fabuły, podejmowanych przez głównego bohatera nieudanych prób nakrycia żony na zdradzie w celu poślubienia córki dygnitarza, która zaszła w nim w ciążę. Jest to pierwszy scenariusz Barei, który nie ma szczęśliwego zakończenia. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, mimo że zaklasyfikowany był do najniższej kategorii artystycznej, w ciągu roku obejrzało w kinach ponad 600 tysięcy widzów, co dało mu 8 miejsce pod względem rankingu frekwencji polskich filmów. Do dystrybucji trafiło jednak kilkakrotnie mniej jego kopii niż w przypadku najczęściej oglądanej w tym czasie komedii Halo Szpicbródka, czyli ostatni występ Króla Kasiarzy. Za satyrę film chwalili Andrzej Zwaniecki w Tygodniku Kulturalnym i Stanisław Wyszomirski. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby kliknąć w te kółeczko tutaj, aby subskrybować kanał. Tutaj, aby zobaczyć inne moje filmy. A zatem do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.